La 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 la! Ej, Amelia, uważaj! Twoje nowe mamy idą! O, nareszcie, to jest wasza córka! Mamy chcą zaimponować Amelii. Cześć! Chcecie mnie zabrać do domu? Tak, tak. Zostawię to tylko tutaj. Ale szczęście! Pójdziesz z nimi do domu! Uśmiech! Potrzebuję przemeblowania. Wiesz, zmiana poduszek nie zmieni pokoju. Ojej, ktoś tu dostał napadu złości. Co wymyśliła? Kolce? Co z nimi? Kolce na poduszce? Ała! Kolce wszędzie. Edgy pokój od edgy osobowości. To jest to, czego potrzebuję. Nawet roślina ma kolce. Amelia przyszła pooglądać telewizję. Ale czekajcie! Ała! Moje plecy! To strasznie boli! Mamo, czemu? Boże, co zrobić? Ta, Amelia ma na plecach pełno kolców. Trochę czasu zajmie, zanim je wszystkie wyciągną. Niezbyt przyjemna czynność, ale żeby być piękną, trzeba cierpieć. Prawda, niedobra mamo? O nie, ktoś zaraz upadnie. Ostrożnie! Dziecko drugie! Już idę! Było blisko, ale poduszka ocaliła sprawę. Wszystko dobrze? Gdzieś cię boli? Nie wygląda, żeby coś się stało. Kochanie, zejdź na dół. Zranisz się. To nie jest bezpieczne. Zbyt wiele ostrych krawędzi w domu. Wydaje mi się, że dobra mama ma pomysł. Oho, wygląda na to, że Amelia dobrze się bawi. O nie, upadła. Ale chwila. Miękki bloczek na ziemi? Na stole? A Amelia ma swój miękki kask? Moje dzieciątko kochane będzie bezpieczne. Wszystkie krawędzie zabezpieczone. Nie potrzebuję żadnego nowego drogiego dywanu, kiedy mam to. Wspaniale! Mam nadzieję, że sporo dostanę za ten biały ząbek. Oby, codziennie myłam zęby tylko z tego powodu. Dobranoc, wróżko zębuszko. Dobranoc ja. La 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 la. Jaka śliczna dziewczynka. Idę o zakład, że jej ząbek będzie idealny. O, tutaj jest. Muszę go przebadać. Bielusieńki, nie ma dziur. Idealnie. Dam ci za niego dolara. Moja praca skończona. Do następnego razu. Śpiąca królewno. Kto tam? Zła mama? Co robisz w pokoju Amelii? Kradniesz od własnego dziecka? Niefajnie. Czekaj, wróżka zębuszka ją zatrzymała. Nie będziesz mi tu kraść. Zostaw mnie. Odłóż to. Nie ma opcji. Oż ty. Nie boję się ciebie, to moja kasa. Robi się gorąco. Pyłek wróżek? Zła mama nie cierpi błyskotek. Ma dosyć. Nie rani wróżki. Wygrała! Ej, a gdzie wróżka? Wyczuwam coś złego. O, dzień dobry, Amelia. Ojej, nie byłabyś taka zdziwiona na widok tego drobiazgu, gdybyś widziała tę walkę. Nie lubię już wróżki zębuszki. Nie powieszę więcej plakatów. Nienawidzę cię! Pomocy! Zgubiony ząb. Wiecie, co to znaczy? Wróżka zębuszka. Amelia wie, że jeśli włoży się ząb pod poduszkę, przyjdzie wróżka zębuszka. Słodkich snów, Amelio. Kiedy zasnęła, pojawiła się wróżka zębuszka. Jest taka śliczna i błyszcząca. Magiczna. Wróżka wykonuje swoją pracę. $1 pod poduszkę. I odlatuje, zanim ktoś ją zauważy. O nie, za późno. Nigdzie nie idziesz? Nie jestem zadowolona z twojej pracy. Ile zostawiłaś mojemu słodkiemu aniołkowi? $1? Za jej błyszczący ząbek powinnaś zostawić więcej. Ale jestem spłukana.
Słuchaj, mam pełno zębów, ale zero kasy, wiesz? Ja też muszę płacić podatki. A co mnie to? Nie mój problem. Koniec. Dzwonię do twojego szefa. Wygląda na to, że mama bierze tę sytuację na poważnie. Zwolniona? Straciłam pracę! Nie! Możesz odlatywać i nigdy więcej nie wracaj. O, moje kochane dzieciątko, naprawię to. Worek pieniędzy dla mojego bąbelka. Czy to nie za dużo pieniędzy pod poduszką? Ale kim ja jestem, żeby oceniać? Amelia będzie mieć bardzo drogie sny. Zła mama jest w środku ważnej rozmowy. Córka stara się pokazać jej zaproszenie, ale mama jej nie słucha. Amelia, spróbuj jeszcze raz. Mamo, patrz! Bal przebierańców? Co z tego? Jeju, mamo, potrzebuję przebrania. Musisz mi pomóc. Ta, czekaj chwilę. Córka coś chce. O, rozumiem. Wiesz, dzieciaki. Amelia bardzo się cieszy, że mama jej pomoże. Zła mamo, co robisz z tym plakatem? Nie marnuj czasu na tego przystojnego mężczyznę. Idź pomóż Amelii. Oderwała mu głowę? O Boże, jakbym wyglądała z takim ciałem? Potrzymaj, a teraz przykleję je do ciebie. Nie ruszaj się. O tak. Powinno wystarczyć. O proszę, mężczyzna roku. O nie! Bardzo męsko. Pokaż mi swoje mięśnie. Idealnie. A teraz idź i baw się dobrze. Muszę skończyć bardzo ważną rozmowę. A on się odwrócił, a ja miałam takie... No co się gapisz? Pa! Chwila. Co to jest? Szkolny bal przebierańców? I tak się ubrałaś? Miałam sukienkę, ale się podarła, widzisz? Nic wielkiego. Dzięki Bogu zawsze mam przy sobie igłę. Daj mi to i... O nie, co zrobiłaś? Teraz już nic nie uratuje tej sukienki. Mamo, muszę już iść, spóźnię się. Ale moja córka nie może się tak pojawić na balu przebierańców. Pomyślmy. Słodycze? Jak możesz jeść w takim momencie? Ale słodycze podsunęły mamie pomysł. Bierze wielką plastikową torbę i owija ją wokół szyi Amelii. Wyglądam jak torba żelków. Genialnie, mamo! A teraz dodać trochę kolorowych balonów. I voilà! Masz prawdziwy kostium paczki żelków. Proste, acz genialne. Jedyne, co musisz zrobić, to zmieścić się w drzwiach. Trochę więcej. Niezła robota. Jesteś naprawdę dobrą mamą. Czas na obiad! Co jest w lodówce? Co? Pusto? Nie ma jedzenia? Ale czemu? Chwila. Lody? Uwielbiam lody! Co? Tylko opakowanie? Ale cóż to? Ścieżka do prawdy? Wygląda na to, że zła mama zjadła wszystkie lody. Co? Mamo, daj mi to! Ej, nie walczcie o lody. Wygląda na to, że nikt nie zamierza ich skończyć. Natychmiastowy mózgomróz. Ale Amelii to nie przeszkadza. Żart był tego wart. To nie jest śmieszne. Ani trochę. Czekaj. Mam świetny pomysł. Zła mama robi obiad? Niemożliwe. Brokuły w wafelku? Śmietanka na wierzch? Niedobrze mi. Bleh. Posypka? Nawet posypka nie uratuje tego dania. Zła mama szuka zemsty. Biedna Amelia, nie jedz tego. Lody... Co? Bleh. Mamo, co to jest? To jest obrzydliwe. Brokuły? Czemu to zrobiłaś? Bo jestem najlepsza. Umówmy się tak. Zjesz te brokuły, to dam ci $50. Umowa stoi? Nie, mamo. Nie przekupisz mnie. Jezu. Dlaczego to jest takie trudne? Ale mama się nie podda. Próbuje przemycić brokuły do snów Amelii. Ajajaj. Chrupiące.
Co to? Brokuły? Aj, prawie ugryzłam! Mama jest zawiedziona, że jej plan nie zadziałał. Ale czekajcie, zegar podsunął jej pomysł. Jedzenie, jedzenie, jedzenie! Co to jest? Zegar z jedzeniem? Zakręć. Wygląda na fajną zabawę. Może dostać nagrodę. Wygląda na to, że tym razem wypadło na nuggetsy. Łap, Amelia! Ale super! Dobra, kolejne! Oby coś zdrowego. Brokuły? No dobra, gra to gra. Nie ma problemu. Jeszcze raz. Nie wierzę własnym oczom. W końcu je zjadła. Plan zadziałał. Wygląda jak zwykły dzień w domu. Nadchodzi Amelia. Co to? Głupiutki kapelusik? To nie jest zabawne, mamo. Powinnaś pamiętać. Szybko spójrz na kalendarz. Urodziny? Ej, czekaj, nie zapomniałam, zobaczysz. Za każdym razem. Ojej, mama Amelii wygląda kiepsko. Ciekawe, co robi. Wszystko lata w powietrzu. Tego mnie nie nauczyli w szkole. Amelia czuje jakiś nieprzyjemny zapach. Może coś się pali. Wszystkiego tego najlepszego i coś tam. Zdmuchnij świeczki. Tak, dokładnie. Dobrze, teraz prezent. Prezent? Ale super, mamo! Nie spodziewałam się niczego. Łyżka? Dzięki i tak. Wszystko dla ciebie, kochanie. A teraz czas na tort. Możesz pokroić. Jesteś już dużą dziewczynką. Pierwszy raz używam prawdziwego noża. Dzięki, mamo, ale super! Jaka matka, taka córka. Idealny czas z rodziną. Tak dobrze się bawią. Oj, ciasto nie smakuje zbyt dobrze, ale nie przeszkadza im to. Wesołych urodzin, Amelio. Czemu ten czas tak wolno leci? I jej, czas przywitać moją dziewczynkę. Wstawaj, kochanie. Mam coś dla ciebie. Co? Gdzie ja jestem? Co to jest? O, dzisiaj są moje urodziny. Całkiem zapomniałam. O, dzięki, mamo. Pomyśl życzenie, kochanie. Jaki piękny urodzinowy poranek w domu dobrej mamy. O, chwila, to nie wszystko. Kapelusz urodzinowy i prezent. Ojej, jakie wielkie pudełko. Ciekawe, co jest w środku. Dalej, Amelia, otwieraj. O Boże, to nowy telefon. Nic by mnie bardziej nie ucieszyło. Kocham cię, mamo. Ale chwila, Amelia zauważyła coś w kieszeni mamy. Nóż? Chcę pokroić ciasto. O nie, 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 nie tym razem. Jeszcze nie. Chwila. Co to jest? To papier. Weź ile chcesz. Daj mi chwilę. Co ona robi? Amelia wydaje się zdziwiona. Voilà, papierowy nóż. Bezpieczny dla mojego malucha. Ojej, mamo, ale super. Daj mi wypróbować. Działa jak zwykły nóż, ale jest bezpieczny dla dzieci. Super, mamo, pokroję całe ciasto na zapas. Wygląda na to, że zła mama z czymś się siłuje. Śniadaniówka? Tego się nie spodziewałam. Dobra robota. Ładna kanapka. Soczyste winogrona. Wiadomość. Ojej, ależ uroczo. Twoja córka może się spóźnić szybko. Ostatnie szczegóły i voilà. Córka zrobiła ci drugie śniadanie? Ale myślałam... Nieważne. Idź do pracy, bo jesteś spóźniona. Biedna Amelia. Sama musi zrobić sobie teraz śniadanie. Ale nic nie zostało. Szczerze, to wygląda źle. Ale Amelia nie może nic z tym zrobić. Przynajmniej jej matka jest szczęśliwa. Takie wspaniałe dziecko. A teraz idź, spóźnisz się do szkoły. Amelia jest gotowa do szkoły. Ale chwila, zapomniała drugiego śniadania. Najlepsze drugie śniadanie w mieście, zrobione z miłością. Dzięki, mamo, jesteś najlepsza. Ale co jest w środku? Klucz? Oho, jakaś zagadka. Ale gdzie jedzenie? Ojej, dobra mama przyniosła Amelii wielką śniadaniówkę. Proszę, weź, ostrożnie. Ojej, ale ciężkie. Chyba będę potrzebować podwózki do szkoły. Nogi nie chcą mi działać. Amelia, spójrz na siebie. Cała ubłocona. Ojej, zła mama zachowuje się odpowiedzialnie. Ale Amelii to nie obchodzi. Nie chcesz, to umyję się za ciebie. I pogoń się rozpoczęła. Jak mysz z kotem.
Słuchaj mnie, młoda panno. Zatrzymaj się natychmiast. Jest buntowniczką jak ja. Amelia, złapię cię. Nie złapiesz mnie. Mam cię. Już nie. Nawet moje nogi zaczynają boleć od patrzenia na to. Amelia jest pełna czekolady, co oznacza, że będzie mieć energię do jutra. Wygląda na to, że coś wymyśliła. Cwana, cwana Amelia. Kolejne pudełko czekoladek. Mycie zębów? Będzie potrzebne, jak będę stara. Na pewno nie teraz. Czekolada się skończyła. Dentysta? Mam cię! Uciekaj! Czekaj, chwila! Będę myć zęby, obiecuję! Widzisz, jestem grzeczna! To było łatwe. Łatwiejsze niż naprawianie zębów. Mam przeczucie, że zła mama miała do czynienia z tym planem. To mógłby być mój nowy zawód, straszenie dzieci. Cóż, zadziałało. Jestem świetna w złych rzeczach. Czas umyć zęby. Szczotkowanie, tak, wiem. Mówiłaś mi. Dlaczego to takie trudne wychować dziecko? Może to nie jest takie trudne, kiedy jesteś mądrą mamą. Ta tutaj właśnie wpadła na pomysł. Wszystko, czego potrzeba, to kartka papieru. Wytnij kółka i przyklej małe pianki. Wokół kółka. Jak mały, słodki ząbek. Potem wycinasz to w kształt, który ci się podoba. Możesz nawet narysować tam twarz. A teraz złóż z ustami. Wygląda, jakby trzeba było umyć te zęby. Może ktoś mógłby pomóc? O, cześć, mamo! Dobrze, umyj zęby. Nigdy więcej! Nie ty. Chodzi o tego małego chipcia. On potrzebuje twojej pomocy. Wygląda na to, że Amelia chętnie pomoże. Ale to jest fajne, mamo! Dobra robota. Teraz twoja kolej. Okej, jak chipcia ma czyste zęby, to ja też powinnam. Świetnie, mamo. Udało ci się znowu. W domu złej mamy. Mama ogląda telewizję. Pilot znalazł się na okropnie brudnej podłodze. Zła mama nie jest zadowolona. O Boże, pokój jest taki brudny. Nic dziwnego, że pilot się tak klei. Ale ma to gdzieś. Dalej ogląda telewizję. Hej, brudku. Znaczy, bąbelku. Czy możesz posprzątać ten bałagan? Absolutnie. Sama to zrób. O, bo widzisz, ja mam taki straszny ból głowy. Amelia nie wierzy swojej mamie. Ale chwila. Mama ma pomysł. Amelii się podoba. I to bardzo. Okulary VR? Zła mama znalazła idealną okazję, żeby posprzątać dom. Muszę przyznać, niezłe posunięcie, zła mamo. W wirtualnej rzeczywistości Amelia walczy ze smokami, a w rzeczywistości zamiata dom. Teraz zła mama może odpocząć. Jak to mówią, pracuj mądrze, a nie ciężko. Ta, będę dalej oglądać mój ulubiony serial. Idź posprzątaj kuchnię. Taki piękny dzień na sprzątanie. Dobra mama chce, żeby pokój jej córki lśnił. Hej kochanie, chodź pomóż mi. Nie ma opcji, jestem zajęta. No cóż, sama skończę. Co to jest? Ubrania na podłodze? Kochanie. Ta, zaraz posprzątam. Nie ma sprawy, sama to podniosę. Wygląda na to, że Amelia nie jest zainteresowana sprzątaniem swojego pokoju. Mama skończyła całą pracę. Mama może teraz dostać nagrodę, ale chwila, nadepnęła na spinki. Au! Spinki? Koniec, młoda damo. Zero telefonu. Czemu twoje spinki są na podłodze? Przepraszam, mamusiu, nie bądź zła. Dobra mama nie jest mamą, która krzyczy. Ma lepszy pomysł na to, jak pomóc córce posprzątać jej pokój. Bierze włóczkę i robi z niej warkocz. Potem związuje gumką. Wycina kółko z papieru i przykleja do nich papierowe oczy. Ty możesz narysować twarz, jaką chcesz. Potem przyklej warkocze. I voilà! Dobra mama zrobiła przepiękną twarz z cudownymi warkoczami. Bierze spinkę i przypina do warkocza. Idealne rozwiązanie na czysty pokój. Córce się podoba. Dobra robota, dobra mamo. Córka zbiera spinki z ziemi.